Witam serdecznie. Świetny czas na zrobienie recenzji bohatera miesiąca lutego 2022 roku. I w tym miesiącu bohater jest żółty. Nazywa się Sokole Oko i jest to karta, która ma bardzo według mnie zbalansowane czy wyrównane właściwości, zarówno te statystyki, jak i ten możliwości tego bohatera. Może zacznijmy od statystyk. Jej atak jest 690, obrona 697 i zdrowie 1403. Nie jest to bohater, który ma jakby więcej ataku czy więcej obrony. To naprawdę 7 punktów różnicy to jest niedużo. Także bardzo, bardzo dobrze zbalansowany i jest tak w porównaniu do innych bohaterów pięciogwiazdkowych, jest tak trochę powyżej średniej z tymi wszystkimi swoimi statystykami. Należy on do klasy szpiegów. Jest to bardzo dobra klasa. Ja ją bardzo lubię, dlatego że ona pozwala, jakby daje szansę na zmniejszenie doładowania przeciwnika po każdym ataku. Także według mnie zmniejszenie doładowania jest chyba jednym z najlepszych właściwości, dlatego że pozwala kontrolować karty należące do przeciwnej drużyny i jakby opóźnić ich działanie. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku medyków oraz wskrzeszaczy. Ok, wracając do karty. Jest to karta, której szybkość doładowania wynosi 40. Jest to karta wolna. Potrzebuje 12 klocków do tego, żeby się naładować. Ale bardzo łatwo jest przełamać tą prędkość raz i zmniejszyć te 12 klocków do 11. Także nie jest to jakiś specjalnie duży problem. Jeżeli spojrzymy na jej właściwości specjalne, to ma ich 4 ta karta, co jest bardzo interesujące i te właściwości są dosyć takie według mnie imponujące. Więc pierwsza zadaje celowi 180% obrażeń. Ok, czyli to jest takim, nie jest jakieś specjalnie wielkie, ponieważ ta siła uderzenia jest 1242, więc na pierwszy rzut oka nie wygląda to imponująco, ale kiedy przeczytamy drugą linijkę, to ona zadaje 180% obrażeń dwóm dodatkowym losowym wrogom, czyli daje 3 razy 1242 obrażenia. I Sokole Oko należy do grupy kart, do grupy bohaterów tak zwanych wielostrzałowych, czyli tych, którzy uderzają kilkakrotnie i mogą mieć ten pierwszy strzał, można w jakiś sposób regulować, to znaczy wskazać, którą kartę ma ten bohater uderzyć i pozostałe ataki są zupełnie przypadkowe, albo mogą być wszystkie ataki przypadkowe. W przypadku Sokolego Oka pierwszy cel można sobie wybrać, a drugie i trzeci cel ona zadaje po swojemu. I teraz tak, jeżeli jest 5 celów, to ona te 2 ataki da któregokolwiek. Natomiast jeżeli został tylko jeden cel na polu walki, to wtedy wszystkie 3 ataki będą wymierzone w ten jeden cel. I wtedy nagle jej atak, jej siła rażenia wzrasta do 3726 na jednego wroga. Ja bardzo lubię tych bohaterów wielostrzałowych. Jest ich kilka w grze. Jest jednym z takich bohaterów jest trzygwiazdkowa Victoria. Potem jest pięciogwiazdkowa Emma. Też zielona, podobnie jak Victoria. Następnie jest
jeden z bohaterów miesiąca, Leticia Fioletowa. Terminus, o, Terminus jest również jakby wielostrzałowym, jednym z jego cech jest właśnie wielostrzałowość. Według mnie ona przewagę ma nad tymi pozostałymi kartami AOE, które uderzają na przykład w trzech albo w pięciu przeciwników, ale jeżeli jest zmniejszona ilość przeciwników na planszy, wtedy jakby te cele dodatkowe, te strzały dodatkowe są niwelowane. W przypadku tych wielostrzałowców, niezależnie od tego, ile jest przeciwników na planszy, te strzały zawsze są jakby dostarczane na tą kartę, na którą potrzeba. Ok, trzecią cechą Sokolego Oka jest wstrząs. Cele otrzymują 112 punktów obrażeń za każdym razem, kiedy otrzymują wzmocnienie i efekt trwa 3 tury. Czyli oprócz tego, że otrzymują te 180% obrażeń, to jeszcze otrzymują 112 punktów wstrząsu przez 3 tury, czyli dodatkowe zwiększenie, zwiększony atak. Super, czyli za każdym razem, kiedy dostaną jakiekolwiek wzmocnienie, i teraz tak, nie ma jakby ograniczenia tego, przynajmniej ja nie widzę, czyli mogą, jeżeli otrzymają dwa wzmocnienia, trzy wzmocnienia, to ten wstrząs jest razy 2 razy 3, czyli na przykład tacy bohaterowie jak Frotel, którzy dają dwa wzmocnienia, to oni spowodują, że wtedy ten bohater, ta karta dostanie tych jakby dwukrotność tego wstrząsu. Również z tego, co ja rozumiem tą kartę, wychodzi na to, że te jej właściwości się mogą nakładać, czyli jeżeli ona uderzy wszystkie dwa razy albo trzy razy w tego samego przeciwnika, to ten wstrząs jakby jest znowuż wielokrotnością tej podstawowej wartości. Także rzeczywiście ta wartość jej ataku wzrasta z każdą poszczególną właściwością, ta wartość ataku wzrasta. I czwartą właściwością Sokolego Oka jest cel uzyskuje minus 10% do ataku do końca bitwy i efekt ten nie może zostać usunięty. Efekt może się kumulować do minus 30 do ataku. Minus 30 do ataku to jest całkiem dużo, słuchajcie, minus 30% do ataku. Także i szczególnie jeżeli ta kumulacja może nastąpić, czyli jakby naprawdę, według mnie ta karta jest bardzo warta uwagi i chyba jest jedną z lepszych żółtych kart, które są w tej chwili dostępne w tej całej kolekcji, z całej puli kart, które mamy do wyboru. I chociaż teraz w Neonowym Mieście pokazała się ta Smocza Pięść, która jest kartą również bardzo mocną, chyba bardzo overpowered, ale generalnie żółty ma bardzo dobrych bohaterów ostatnio, tych kilku nowych. Ok, wracając do Sokolego Oka. Do czego? Ta karta jest dosyć wyjątkowa i jest mi trudno znaleźć, było mi trudno znaleźć kartę, którą można by do niej porównać, czyli kartę, która miałaby podobne cechy, podobne właściwości. Wydaje mi się, że najbardziej zbliżoną kartą do niej jest Giselle. I to jest karta pięciogwiazdkowa. Zaraz, gdzie ją? Tutaj ją mam. Jest to również żółta karta i Giselle jest z rodziny najemników, czyli z tej samej rodziny co Blunderbuss albo Ksenia. I jest to karta również wolna, też potrzebuje 12 klocków do tego, żeby się naładować. Jej właściwości statystyczne są dosyć zbliżone, ma ona jakby większą wartość ataku, odrobinkę niższą obronę i trochę więcej zdrowia. Ale ona również zadaje celowi 230% obrażeń, czyli więcej niż Sokole Oko. Pobliscy sojusznicy zadają 230 obrażeń losowym wrogom, czyli to jest to
właśnie to podobieństwo między tymi dwoma kartami, usuwa wzmocnienia każdego trafionego celu, czyli żadne usuwa wzmocnienia, a tamta sokole oko dzięki tej klasie, w której jest, to ona może obniżyć ładowanie. Inicjator, pomniejscy sojusznicy odbijają nowe osłabienia w ciągu 3 tur. To jest też bardzo dobra właściwość Giselle i usuwa wzmocnienia celu. Teraz tak, Giselle, jej pojedynczy atak to jest 1552, no bo widać, że te jej procentowe wartości są wyższe. I może, gdyby to ona wymierzała te 3 ataki, to wtedy jej wartość byłaby 4680, czyli wyżej niż Sokole Oko, ale Sokole Oko dodaje ten wstrząs, który tak naprawdę powoduje, że ta różnica pomiędzy tymi dwoma kartami jest, pomiędzy atakiem tych dwóch kart jest znacznie mniejsza. Jeżeli miałabym do wyboru, albo musiałabym wybierać pomiędzy tymi dwoma kartami, miałabym trudno, naprawdę. Tak jak wiecie, Giselle dostałam wcześniej, więc ja mam ją zmaksowaną w tej chwili, ją używam i naprawdę ją bardzo lubię. I wydaje mi się, że chyba bym, gdybym miała do wyboru teraz, musiałabym wybrać materiały, to bym wybrała chyba Sokole Oko. Aczkolwiek obie karty są warte robienia, są naprawdę bardzo dobre. Teraz tak, gdzie można zastosować Sokole Oko? Gdzie ona mogłaby się sprawdzić? Najlepiej, momencik, nie tutaj chciałam wejść, nie tutaj również, tu. Gdzie mogłaby się sprawdzić? No więc w obronie generalnie nie bardzo lubię tych wolnych bohaterów w obronie. Jeżeli już się ją da, ona się może sprawdzić, to nie jest zła opcja. Nadaje się jako tank albo flank, chociaż uważam, że rzeczywiście, gdyby był wybór, to raczej bym wybrała sobie na tanka Giselle albo Nimę, albo tego nowego bohatera Smocza Pięść. Flanki również, może, nie wiem, może Goldman nawet byłby lepszy. Według mnie to nie czuję tej karty w obronie tak dobrze jak w ataku. W ataku wydaje mi się, że sprawdzi się doskonale zarówno w najazdach, jak i w atakach na wojnie. Ja wiem, że ja bardzo lubię moją Giselle, ona się świetnie sprawdza w zestawieniu z 8-bitem i tak samo Sokole Oko, jeżeli da się odpalić najpierw 8-bita, czyli obniżyć tą odporność przeciwko żółtym całego zespołu i później się uderzy Sokolim Okiem, to naprawdę te rażenia, czy zniszczenia spowodowane tym atakiem będą dużo większe. Ona, to jej obniżenie ataku również jakby powoduje, że ta jej przydatność jest w rajdach i wojnach jest bardzo ważna, tym bardziej, że to obniżenie ataku jakby utrzymuje się do końca wojny, więc nawet jeżeli stracimy Sokole Oko, to wciąż ci pozostali bohaterowie będą atakować słabiej. Jeżeli chodzi o operacje specjalne i wydarzenia, wolni bohaterowie nie są najlepszą opcją do wydarzeń, dlatego że za długo to trwa, żeby oni się ładowali. Naprawdę potrzebujecie kogoś, kto się ładuje szybko, szybko strzela, jest efektywny i ma dobre właściwości ataku. Jeżeli nie chcemy walczyć o wysoką pozycję w wydarzeniu, wtedy oczywiście jak najbardziej Sokole Oko będzie dobrą opcją. W turnamentach, czyli w tych, nie w turniejach, ponieważ ona jest wolnym bohaterem, więc oczywiście najlepiej będzie się sprawdzała w turniejach z doładowanym atakiem, kiedy wszyscy bohaterowie stają się bohaterami szybkimi i ona wtedy tej właściwości, znowuż z 8-bitem, fantastycznie mogą poprowadzić całą drużynę i jakby ułatwić wygranie.
wygranie ataku. Pozostałe, czyli krwawa bitwa, zdecydowanie nie. Ta krwawa bitwa się nadaje, to są najczęściej szybkie, krótkie walki. Tam warto mieć bohaterów i karty, które się ładują szybko. I booster, no więc no jakby nie daje żadnego boostera dla swoich sojuszników, więc też nie ma za bardzo jakby zastosowania, aczkolwiek to jego dawanie dodatkowych obrażeń za wszelkie wzmocnienia i boostery, no to potencjalnie mogłaby się tam odnaleźć, tylko że no ta prędkość ją wtedy trochę jakby czyni ją jakby mniej atrakcyjną. Generalnie, ach, ej, i machiny wojenne, to nie jest najlepszy bohater. Ja lubię bohaterów na machinę wojenną, które mają wysoki atak, zarówno statystykę, jak i ten procentowy. Ona ma trochę niski, ale to jej obniżanie ataku do końca, czyli jakby powodowanie to, że machina będzie atakowała nas z mniejszą mocą, to może tutaj pomóc, ale to nie jest jakby idealny bohater do tego celu. Generalnie uważam, że karta jest warta robienia, warta jest materiałów. Jeżeli ktoś ją ma, to gratuluję. Ja mam dwie, udało mi się wylosować dwie i chyba obie będę robić, bo tak mi się wydaje, że one się kumulują tej właściwości, czyli nawet jeżeli się użyje dwie w jednej drużynie, to one jakby będą powodowały, szczególnie ten wstrząs będzie się wtedy nakładał i będzie się mnożył. Także super. Okej, druga część mojej opinii, to oczywiście będzie teraz dotyczyła broni. Broń miesiąca w lutym jest fioletowa i nazywa się Synthwave AUK. To jest broń. No więc tak, jest dosyć porównywalna do broni, tej zwykłej broni, która jest waniliowa. Nie, tutaj chciałam wejść do broni tutaj. Do waniliowej broni pięciogwiazdkowej, która jest również bronią z unikiem i to jest broń, tak, to jest ta ZC Bulldozer. To jest broń, która ma 18% uniku i plus 20% zwiększenie uszkodzenia pancerza. Jej statystyki są 2-2-5, 2-2-1, a ta broń miesiąca jest 2-4-8, atak 2-13, obrona. Także tak jak bulldozer jest taki mniej więcej wyrównany, a taki obrona ta jest bardziej nastawiona na atak. Jej unik tutaj jest plus 16%, bulldozera jest plus 18%. Ta właściwość przebijanie pancerza, czyli zwiększa liczbę obrażeń, które przebijają pancerz wrogów, to jest taka właściwość, której ja jeszcze nie za bardzo widzę zastosowanie. Trzeba mieć naprawdę grać przeciwko karcie albo drużynie, która ma bohatera, który produkuje ten pancerz, więc myślę, że może drużyny z Sirka Szmirem byłyby dobrą opcją zastosowania tej broni w ataku. Generalnie broń z unikiem jest głównie bronią do obrony. I tutaj ta jej taką właściwości statystyczne w obronie mogły być troszeczkę wyższe. Generalnie, jeżeli ktoś ma tego bulldozera, to nie widzę powodu, dla którego miałby ten Synthwave maksować przed bulldozerem. Ja niestety bulldozera nie mam. I pomimo wielu starań, ani nie chcę mi go zakład zbrojeniowy wypluć, ani w tych wszystkich powołaniach, które do tej pory zrobiłam, nie udało mi się tej karty wygrać. Także ja w tej chwili prawie skończyłam tego Synthwave, dlatego że udało mi się go dostać. Ale gdybym miała oba, to raczej bym zrobiła tego waniliowego niż tego. To tak. Tak na marginesie. Generalnie nie jest to zła broń i tak jak mówię, jeżeli ktoś nie ma
innej opcji, to jak najbardziej warto go ją zrobić i używać i stosować w obronie. No, także nie ma co więcej o niej w sumie powiedzieć. Myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o luty. Życzę Wam powodzenia w Waszych losowaniach. Mam nadzieję, że wy dostaniecie zarówno tego bohatera, który jest dobry, i broń, jeżeli ją potrzebujecie. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pa, pa!